Corsair HS80 RGB Wireless weszły szturmem na rynek i zyskały sobie wielu użytkowników. Przyciągają niestandardowym wyglądem oraz dobrymi opiniami odnośnie bezprzewodowości. Marka Corsair przez lata zyskała sobie dobrą renomę i jest znana z tego, że wypuszcza bardzo dobre produkty. Przeglądając YouTube natrafiłem na większość pozytywnych recenzji odnośnie tych słuchawek, ale postanowiłem sam sprawdzić, czy są one rzeczywiście tak dobre i przede wszystkim, czy ta bezprzewodowość jest taka wygodna, jak mówią. Trochę zawaliłem i nie zachowałem opakowania do tej recenzji, ale nie sądziłem, że będę ją robił. W każdym razie nic was nie ominęło. Oprócz papierologii, w opakowaniu mamy oczywiście słuchawki, przewód oraz odbiornik USB. I to tyle. Zacznijmy po kolei, więc najpierw trochę o wyglądzie i budowie, a ta mnie naprawdę urzekła. Corsair odwalił tutaj kawał dobrej roboty. Słuchawki wyglądają bardzo nowocześnie. Jak sami widzicie, nie mają standardowego kształtu i to jest na plus. Fajnie widzieć nowe rozwiązania, ale z drugiej strony, czy warto zmieniać coś, co świetnie działa? Słuchawki są wykonane z mocnych materiałów i nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek złamaniu lub pęknięciu. Oczywiście, jeśli będziemy obchodzić się z słuchawkami w granicach rozsądku. Wszelkie rzucanie odpada, a zwłaszcza podczas grania w FIFA 23. Na górze na pałąku jest skromny napis Corsair, a same nausznice są tylko ozdobione niewielkim logiem firmy, które jest podświetlane. O RGB będzie jednak trochę później. Cały pałąk jest dość elastyczny, co się chwali, bo to jeszcze bardziej zwiększa ich wytrzymałość. Trochę skromniej wypada tutaj regulacja, bo mamy prosty pasek na rzepy. Bardzo proste rozwiązanie, ale trochę jednak dziwne, że postawili na coś takiego, patrząc na to, jak zbudowany jest cały headset. No cóż, działa? Działa, więc jest ok. O tyle spoko, że przez to rozwiązanie słuchawki dość wygodnie leżą na głowie, nie uciskając. Na lewym nauszniku mamy przycisk on-off oraz regulację głośności, co jest dosyć wygodne, ale szczerze mówiąc wolałbym to mieć na prawym nauszniku. Wtedy można na przykład iść postacią w grze, trzymając rękę na klawiaturze, a prawą ręką regulować głośność. Regulacja głośności służy również do przełączania equalizera, co jest dość fajną opcją, tylko jakby jeszcze te equalizery były dobrej jakości, ale o tym za chwilę. Odnośnie RGB. Po jakiego grzyba stosować takie rozwiązanie w słuchawkach? Chyba tylko po to, żeby podnieść cenę, bo ma się to nijak do technologii bezprzewodowej. Rozumiem jeszcze w myszkach lub klawiaturach, ale w słuchawkach i tak tego logo nie zobaczymy. Może to tylko dla otoczenia, żeby widzieli, że słuchawki masz włączone. W każdym razie RGB mamy. I tutaj jestem trochę zaskoczony, że logo Corsair takie małe, bo skoro już stosować podświetlenie w słuchawkach bezprzewodowych, no to pełną parą. Oprócz podświetlonego logo mamy również diodę na mikrofonie, co akurat jest bardzo fajnym rozwiązaniem. RGB jest również na sticku USB, co jest całkiem fajne, bo widać, kiedy słuchawki są podłączone. Całe oświetlenie możemy oczywiście wyłączyć w oprogramowaniu, ale więcej o softie powiem w dalszej części materiału. A propos komfortu, to jest ok, ale nie ma tutaj szału. Moim zdaniem słuchawki są za ciężkie. Powodem tego może być zastosowanie trwalszych materiałów, ale coś za coś. Dla mnie już po godzinie było w nich dość niewygodnie, a więcej chyba nie mógłbym wytrzymać. Same nauszniki są wygodne, bo zrobione z miękkiej pianki zapamiętującej kształt. Ponoć ma być też oddychająca, ale jednak po jakimś czasie uszy robią się ciepłe. Same nausznice składają się, więc słuchawki można wygodnie zawiesić na szyi. To jest jeszcze fajnego w tym designie, co mnie urzekło, to te krótkie kabelki z boku. Wygląda to bardzo schludnie, bo często zdarza się przy takich rozwiązaniach, że te kable są dość długie i układają się w dziwny sposób. Widać, że Corsair przyłożył się do detali. Na stronie producenta możemy przeczytać, że usłyszymy każdy dźwięk dzięki specjalnie strojonym 50 mm przetwornikom. Zakres częstotliwości podany na stronie to od 20 do 40 tysięcy herców. Wszystko to pięknie brzmi, ale jak jest naprawdę? Szczerze, to jakość dźwięku mnie nie porwała. Bliżej tym słuchawkom do takiego casualowego użytkowania, na przykład pracy, do słuchania muzyki dla mniej wymagających, raz na jakiś czas jakaś gierka. Jeśli chodzi o mnie, a uważam się za wymagającego użytkownika słuchawek, to dźwięk jest jakiś taki mdły i bez polotu.
Chyba najlepiej sprawdziły się podczas słuchania podcastów na Spotify. Jeśli zależy Wam na dobrej jakości dźwięku, to polecam wybrać jakieś słuchawki studyjne, na przykład Audio Technica M50X. Są w podobnej cenie, ale niestety nie są bezprzewodowe. Za to jakość dźwięku jest o niebo lepsza. Słychać każdy szczegół, co bardzo przydaje się na przykład w montażu. Corsair oferuje w oprogramowaniu gotowe equalizery, ale mówiąc szczerze, to dźwięk jest lepszy, jeśli ich nie zastosujemy. Ewentualnie można jeszcze poszukać ustawień equalizera w internecie i spróbować je ustawić samemu. Polecam taką opcję, bo chyba działa najlepiej. W grach jest całkiem ok, ale nie spodziewajcie się szału. Mamy tutaj oczywiście przewagę niskich tonów, jak to zwykle bywa w słuchawkach gamingowych, więc wszelkie wybuchy, strzały będą na pierwszym planie. I działa to całkiem spoko, o ile nie gramy w multiplayer. No dobra, nie jest aż tak tragicznie. Mogłem z dość dobrą dokładnością przewidzieć, gdzie jest przeciwnik, ale dopiero wtedy, kiedy sam pobawiłem się ustawieniami equalizera, więc prosto z pudełka one nie grają zbyt dobrze. Spoko opcją, którą dostajemy wraz z tymi słuchawkami, jest darmowa licencja na oprogramowanie Dolby Atmos. Musimy pobrać dodatkowy soft, ale za to mamy świetne wrażenia surround. Niestety jest to tylko w niektórych grach, więc aż tak wiele nie zyskujemy. Czym za to nadrabiają te słuchawki? Mikrofonem. Serio. Jest to chyba najlepiej brzmiący mikrofon w słuchawkach gamingowych ever. Kropka. I mówię tutaj o brzmieniu standardowym bez bawienia się ustawieniami lub z jakimś dodatkowym softem. Fajną opcją jest tutaj wyciszenie mikrofonu przez jego podniesienie oraz włączenie mikrofonu przez jego opuszczenie. Mega wygodne. Nie będę tutaj dużo gadał. Mikrofon sam się obroni. Posłuchajcie go sami. W sieni unosił się wżarty w ściany, duszący zapach gotowanej kapusty i butwiejących słomianek. Na końcu korytarza przyklejono taśmą kolorowy plakat o ponad metrowej szerokości, zbyt duży na ścianę w mieszkaniu, przedstawiający ogromną twarz wąsatego mężczyzny w wieku około 45 lat, o surowych, choć interesujących rysach. Przejdźmy do połączenia bezprzewodowego, a to jest całkiem ok. To znaczy tylko całkiem ok, bo odejdziecie kilka kroków od PC czy laptopa i sygnał już potrafi się zgubić. Więc zapomnijcie tutaj o wyjściu do kibelka w słuchawkach, chyba że macie kibelek kilka metrów od waszego stanowiska. Corsair chwali się, że łączność możemy mieć do 60 stóp, co w przeliczeniu na metry wynosi około 18. Nie wiem, jak oni to testowali. Chyba w prostej linii, w specjalnie zbudowanym korytarzu bez przeszkód. Ostatnia rzecz na mojej liście to bateria i tutaj mocno się zawiodłem. Corsair podaje na stronie, że słuchawki działają na jednym ładowaniu 20 godzin. Postanowiłem to sprawdzić i dość mocno się zawiodłem. Oczywiście wyłączyłem całe RGB, zostawiłem tylko podświetlenie na mikrofonie, bo to całkiem fajne rozwiązanie. Oto co udało mi się uzyskać. Nie są to powalające rezultaty. Czekałem na jakieś rozwiązania w tej kwestii, ale na razie chyba musimy na to poczekać. Fajnie, że są słuchawki bezprzewodowe, ale baterie w nich stosowane muszą mieć znacznie większą pojemność, żeby to wszystko miało sens. Przy częstym użytkowaniu słuchawki trzeba ładować codziennie, więc tak naprawdę co to za bezprzewodowość? Czekam na moment, kiedy słuchawki będą działały bezprzewodowo tak długo jak na przykład myszki. Mój Razer Viper działa prawie tydzień. To jest świetnym wynikiem i to właśnie sprawia, że korzystanie z takich urządzeń nabiera sensu. Podsumowując, to jestem troszkę zawiedziony tymi słuchawkami. Spodziewałem się przede wszystkim lepszej jakości dźwięku oraz wygody w użytkowaniu, a otrzymałem średni dźwięk oraz niewygodne słuchawki. Cóż, pozostaje mi wrócić do moich niezawodnych Audio Technica M50X i cieszyć się super dźwiękiem. Corsair HS80 RGB Wireless nadrabia trochę wyglądem oraz trwałością materiałów, ale co z tego, skoro nie potrafię cieszyć się z słuchanej muzyki oraz po chwili doskwiera mi ciężar tych słuchawek. Jeśli miałbym im wystawić ocenę, to dałbym im mocne 6 na 10.